Jako Polacy potrzebujemy wizy do Kambodży. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Jeden sposób to są wizy elektroniczne, innym sposobem to są wizy wbijane do paszportu, z tej procedury już niewiele osób korzysta. Dzisiaj jestem z Kasią. Dzień dobry. Nazywam się Tomek i pracujemy razem w Visa Service, gdzie pomagamy w uzyskiwaniu wizy, ułatwieniu różnych spraw w ambasadach, ministerstwach i innych urzędach. Dzisiaj będziemy mówić na temat wizy do Kambodży, jak ją uzyskać, ile kosztuje i jakie mamy możliwości. Wizę możemy uzyskać w sposób elektroniczny albo też w konsulacie i tym konsulatem odpowiednim dla nas jest konsulat w Berlinie. Dokładnie. Które rozwiązanie dla kogo proponujesz? Standardowo wyrabiamy wizy elektroniczne. No, procedura jest prostsza, jest tańsza, nie trzeba nigdzie jechać, nie trzeba niczego wysyłać. Natomiast wizy do Kambodży elektroniczne nie są akceptowane na każdym przejściu granicznym. Na większości tak, bardzo rzadko się zdarza sytuacja, że rzeczywiście ktoś na tej e-wizie nie może wjechać. Natomiast no, zawsze zalecamy, zwłaszcza jeżeli to jest granica lądowa, którą przekraczamy, żeby to sprawdzić wcześniej. W sytuacji, w której na stronie do aplikacji e-wizy w zakładce, w której zaznaczamy, którym portem wjeżdżamy, nasz docelowy się nie pojawia, wtedy powinniśmy uzyskać wizę wbijaną do paszportu przez konsulat w Berlinie. Natomiast, no mówię, standardowo wiza online jest wystarczająca, takie robimy głównie. Większość tych przejść jednak tam jest, więc problemu nie powinno być, ale warto to sprawdzić wcześniej. Czyli wiza elektroniczna jest po prostu prostsza do uzyskania? Jest prostsza, tańsza i szybsza. Nie musimy wysyłać dokumentów, wypełniać formularzy, dołączać zdjęć, przesyłać tych dokumentów do Berlina. Tak jak wspomniałem, konsulatem odpowiednim dla naszych spraw jest konsulat w Berlinie. Wizę elektroniczną uzyskujemy w sposób elektroniczny, szybszy. Jaki jest koszt, czas oczekiwania i jakie warunki musimy spełnić, żeby taką wizę uzyskać? Wiza do Kambodży kosztuje $36. Czas oczekiwania dotyczy około 3-4 dni. Rzadko się zdarza, że jest dłużej. Jest to głównie związane po prostu ze świętami w Kambodży, natomiast to jest taki standard. Jeśli chodzi o wymagania, właściwie potrzebujemy formularzu zdjęcia paszportowego i skanu paszportu. I to jest praktycznie wszystko, co jest potrzebne. Te wizy to są wizy turystyczne, biznesowe. W jaki sposób określamy cel przyjazdu? Tak naprawdę jest jeden rodzaj wizy. Wpisujemy jakiś cel przyjazdu do Kambodży, natomiast nie ma to dla nas jakiejś takiej, nie robi to nam różnicy tak naprawdę. Nie ma bardzo wymaganych dodatkowych dokumentów. Rzeczywiście no, praktycznie wszystkie wizy, które robimy, są turystyczne. Natomiast nawet jeżeli bym wpisała, że przyjeżdża w celu biznesowym, czy żeby odwiedzić rodzinę, nie ma dodatkowych wymagań tak naprawdę. Jak długo na tej wizie możemy przebywać w Kambodży? Jakie ona ma cechy? Wiza jest wydawana na 90 dni, jest ważna przez 90 dni i pozwala nam pobyt 30-dniowy. Wiza jest jednokrotnego wjazdu. W większości przypadków będziecie Państwo aplikować prawdopodobnie wizę elektroniczną, natomiast gdyby się okazało, że Państwa plan podróży zakłada przekroczenie granicy w jakimś miejscu, które nie znajduje się na liście określonych portów przez system ten wizowy kambodżański, warto o taką wizę starać się przez konsulat, do czego też zachęcamy, natomiast ta procedura będzie trochę dłuższa, droższa i bardziej wymagająca, jeśli chodzi o zaangażowanie z Państwa strony. Zachęcamy do kontaktu, na koniec tego filmu podajemy informacje, w jaki sposób się z nami skontaktować. Pomożemy w uzyskaniu takiej wizy, jeśli będziecie Państwo jej potrzebować. Zapraszamy.